Cześć kochani, witam wszystkich spod znaku lwa. Z tej strony Michalina, Kreatywna Intuicja Tarot i Coaching. Dzisiaj przychodzę do Was z wiadomościami na październik. Patrzymy tu przede wszystkim na taką ogólną energię Waszego znaku w październiku. I pamiętajcie proszę, że ponieważ jest to wiadomość, czy są to wiadomości dla kolektywu osób spod znaku lwa... Te wiadomości będą się tyczyły każdego z nas, każdego z Was, przepraszam, ja nie jestem lwem, w inny sposób, tak? Dlatego słuchajcie swojej intuicji, szukajcie swoich wiadomości, swoich interpretacji, bo to Wy znacie swoją sytuację najlepiej i wiecie, jak te wiadomości mają się do Waszej sytuacji. Ta karta, która symbolizuje tą nadrzędną energię dla Was w październiku, piękna energia dziesiątka kielichów, która symbolizuje jakieś ukończenie i otwarcie nowego cyklu. Um, Numer 10, który tutaj nam się pojawia, jest numerem osiągania jakiejś takiej perfekcji poprzez doświadczenia. A to dlatego, że dziesiątka zawiera w sobie wszystkie liczby, tak? sprowadzając je do jakiejś takiej jedności w tym cyklu ewolucji. Od zera do dziesięciu i ten cykl później rozpoczyna się na nowo. I każdy kolejny numer na tej drodze to kolejny krok do przodu. Tak? I dziesiątka reprezentuje już to ukończenie i jednocześnie... Początek nowego, dlatego że dziesiątka składa się, e, jest, jest dziesiątka i mamy i jedynkę i zero, tak? Mamy tu i zakończenie, i jedynkę jako symbol nowego początku, zero, e, też jako, jako reprezentacja tego cyklu, tak, że to zatacza koło. E, I ta dziesiątka reprezentuje jakieś pole do takiego przeglądu i kontemplacji, zanim przejdziecie do kolejnego kroku, do kolejnej fazy w waszym życiu, w tej przygodzie życia, tak? Więc ten październik jest trochę takim dobrym momentem do dokonania właśnie takiego przeglądu i zastanowienia się, gdzie jesteście, jak tu doszliście, jak się z tym czujecie e, i, i jak chcecie, żeby ta droga szła dalej, kiedy rozpoczniecie ten, ten nowy cykl w jakiejkolwiek sferze życia. E, dziesiątka symbolizuje zmianę i jest to jakaś zmiana przynosząca szczęście, zwłaszcza tutaj z dziesiątką kielichów, szczęście, radość. Spełnienie to jest jedna z najszczęśliwszych kart w tarocie. Tak? Przynosi takie zadowolenie, które aż promieniuje z was, aż się przelewa z tych kielichów. Mamy tu e, nawet tę tęczę, która jest w formie takiego kręgu, że ta radość też zatacza taki krąg. Nie ma początku i końca, a jest wręcz nieskończona. Tak? I to jest takie bogactwo i szczęście i zadowolenie na wszystkich poziomach, mimo że kielichy przede wszystkim reprezentują. Tą sferę naszą emocjonalną, duchową, kreatywną, to są to wszystkie poziomy życia i materialne, i emocjonalne, i intelektualne, i duchowe. Ale to, co najwięcej przynosi tutaj szczęścia, to, to takie bogactwo głębokiego zrozumienia. Myślę, że z tą dziesiątką kielichów następuje jakieś takie głębokie zanurzenie, bo mamy tutaj bardzo dużo wody, więc głębokie takie zanurzenie, a to zanurzenie. Właśnie pozwala na, na, na głębie zrozumienia, tak? Być może waszych emocji, może właśnie duchowości, może jakichś aspektów kreatywnych, to może być związane z, z biznesem, to mogą być jakieś inspiracje, plany, idee związane z waszą karierą, z waszym szczęściem rodzinnym, z dziećmi, ze związkiem, każda sfera życia. To, co jest ważne tutaj z tak piękną obfitością, na pewno spokój też następuje, jakiś taki okres spokoju w waszym życiu z tym tutaj gołębiem. Ale to, co jest bardzo istotne, to żebyście pamiętali o wdzięczności. W tej fazie swojej przygody szczególnie, bo wdzięczność jest ważna zawsze, ale szczególnie tu, kiedy dochodzicie właśnie do jakiegoś takiego ukończenia i inicjacji do nowego. Do nowej fazy czy nowego etapu życia. Pamiętajcie o wdzięczności za to wszystko, co do tej pory było Wam dane. Tutaj też z tą energią tych motyli następuje, to widać, że tu jest też jakaś głęboka transformacja. I ta karta też przypomina was, Wam, przepraszam, że miłość jest swojego rodzaju klejem, który zbliża wszystko do siebie na tym świecie wszystko i wszystkich. I miłość będzie tym, co też pomoże Wam zawsze, tak jakby to, to szczęście Wasze trzymać, właśnie, w, że tak powiem, w kupie. Przepraszam, to nie jest może właściwe słowo, ale ponieważ ten klej zbliża wszystko i pozwala to wszystko, tak właśnie skleić w jedność. Miłość zawsze będzie pozwalała Wam utrzymać to, to wszystko w takiej harmonijnej całości. I miłość też, pamiętajcie, ma wiele odsłon. Zaczynamy od miłości własnej, miłość do siebie, miłość do życia ogólnie, do swojego ciała, e, miłość do swoich emocji, tak? do swojego wewnętrznego dziecka, do swojej kreatywności. Dopiero później pojawia się ta miłość e, do tego, co na zewnątrz, do innych, do, do świata zewnętrznego. Taka energia jak dziesiątka kielichów na pewno zasługuje na odpowiednią celebrację, i, i to, co tutaj. Przychodzi do mnie to to, żebyście nie odmawiali sobie tańca, śpiewu, śmiechu. Eee, żyjcie swoim życiem i przepełniajcie je miłością. Tak? To są bardzo szczęśliwe dni dla Was. I mam nadzieję, że, że dla wszystkich z Was. Mam nadzieję, że ta energia przychodzi do Was wszystkich, nawet jeżeli pojawia się etapami. Nie odmawiajcie sobie celebracji w takich momentach głębokiej radości i tą celebrację możecie właśnie, e, możecie ją wyrazić poprzez taniec, śpiew, śmiech, tak? Zaproszenie e, innych, swoich przyjaciół, swoich bliskich do udziału w tej waszej e, celebracji. To może być też jakaś celebracja taka duchowa, gdzie jakieś praktyki, e, Oddajecie się jakimś praktykom, żeby też celebrować może z tą siłą wyższą, z kosmosem Bogiem. E, celebrować, ale też żeby wyrazić wdzięczność za to, o czym już mówiłam wcześniej, tak? E, pamiętajcie, żeby tym szczęściem też dzielić się z innymi. Tym szczęściem takim niematerialnym, ale też materialnym. Jeżeli materialnie e, macie dostatek, dzielcie się nim z innymi, e, z tymi, którzy są mniej. Mm. Czy może mają mniej, powinnam tak powiedzieć, w tej sferze. Dzielcie się wszystkimi bogactwami. I nawet te duchowe, i emocjonalne czy kreatywne nawet są ważniejsze niż te materialne, choć tymi materialnymi oczywiście możemy też dużo dobrego zrobić w tym, w tym życiu i w tym świecie. Natomiast ważna jest, ważna jest wdzięczność i ważne jest dzielenie się, bo im więcej się dzielimy, tym więcej. Przychodzi do nas z powrotem, i też dla wielu z Was ta radość, którą symbolizuje dziesiątka kielichów, jest właśnie efektem tego, że do tej pory bardzo hojnie też dzieliliście się tym, co macie z innymi. Okay? Więc to jest taka nadrzędna ogólna energia. Zostawiam, tak jak mówiłam na początku, te interpretacje zostawiam Wam. Eee, szukajcie swoich znaczeń, swoich wiadomości, zamkniemy to jeszcze pozytywnymi afirmacjami ja mam nadzieję, że pierwsza połowa października była dobrym czasem dla Was jeszcze jakiś tak głos mi mówi, że jeszcze jedna karta i mam nadzieję, że druga połowa również będzie szczęśliwym czasem dla Was próba kontrolowania wszystkiego więzi cię. jak najbardziej, nie da się wszystkiego kontrolować i są takie sfery życia w których musimy tą kontrolę odpuścić i pozwolić rzeczom zadziać się Zgodnie z ich czasem i, e, i tak jak mają się zadziać w naszym życiu. Niech Twoje serce prowadzi i nadaje rytm. Zobaczcie, jak te wiadomości się łączą. Próba kontrolowania wszystkiego więzi się cię. Niech Twoje serce prowadzi i nadaje rytm. Czyli nie próbuj kontrolować wszystkiego. Pozwól, żeby Twoje serce prowadziło cię nadawało rytm. Tak? Zatrzymaj się, cofnij, odzyskaj perspektywę, zastanów się. To, co powiedziałam na początku, dziesiątka kielichów, jakby przed przejściem do tego nowego cyklu, daje wam takie pole do tego, żeby, żeby pokontemplować trochę nad tym, gdzie jesteście, zanim ten cykl stary zamkniecie i przejdziecie do nowego. Więc jakby tak, odzyskajcie perspektywę, zastanówcie się. Jak doszliście tu, gdzie jesteście? Jak chcecie iść dalej? Kochani, mam nadzieję, że znaleźliście tutaj inspiracje i wartościowe wglądy w Waszą sytuację. Dbajcie o siebie zawsze i do zobaczenia niedługo.